Dzień dobry. Witam po krótkiej przerwie. Miałem dość duży remont i uniemożliwił mi skutecznie nagrywanie. Mam nadzieję, że wracam, więc dzisiaj pozwól, że pokażę ci trochę pompek, które zrobiłem w ostatnich dniach i pokażę ci pewne ciekawe, urokliwe miejsce, gdzie mam nadzieję też uda mi się zrobić choć 30 pompek. Więc zapraszam w drogę na wschód. Słuchajcie, nie było mnie trochę. Dotarłem właśnie na spotkanie inwestorów firmy Bialkon, o której kiedyś pisałem. Co ciekawe, jak spojrzycie na ten mały pałacyk, to można się stać się jego właścicielem też. Pewnie wrzucę link poniżej. I ktoś, kto będzie chciał, to sobie zobaczy, o co chodzi. Żeby nie było, że to jest propozycja inwestycyjna, bo nie jest. Ale mówię, bo byłoby nieuczciwe, gdybym nie powiedział wam o tym, a uważam, że to fajna inicjatywa. Słuchajcie, miałem remont w domu przez kilka dni, no i nie wyszło mi robienie tych filmików i trochę tego żałuję, a z drugiej strony trochę rzeczy się działo, więc nie chciałem was, że tak powiem, bombardować tym wszystkim, co się działo w głowie. Na szczęście sprawy alpakowe się posunęły do przodu. Dzisiaj zresztą poznałem państwa, którzy mają alpaki, hodują od kilku lat je na Kaszubach, więc zobaczymy, porozmawialiśmy miło. Podoba mi się ich podejście do posiadania tego zwierząt. Biznes jest przy okazji. I tak. I myślę, że podobnie będzie u mnie, bo czemu nie? I powiem wam, że właśnie trochę ostatnio siedziałem, udało mi się trochę godzin przeznaczyć na pracę. Jeszcze nie jestem na tym etapie, na którym bym chciał, ale naprawdę uwierz mi, że już niedługo już będę ci coś pokazywał. I myślę, że ci się spodoba i myślę, mam nadzieję, że skorzystasz. I co jeszcze powiem? Miałem co innego powiedzieć, ale jak jestem w takim miejscu, to człowiek, który nie potrafi wypoczywać, naprawdę wypoczywa. Wow. Naprawdę, Basiu, niesamowite miejsce i tutaj dla ciebie. O, może na pomoście, a nie, na pomoście nie, bo to kamera będzie. Właśnie coś wymyśliłem. Zrobimy pompki na pomoście. Idziemy zrobić pompki na pomoście. Wymyśliłem, jak zabezpieczę kamerę, żeby nie wpadła. Więc... Tak, to są pompki. Dziękuję za wsparcie. Właśnie. Dziękuję za wsparcie w budowaniu mojego domostwa alpak. Sobie tylko bym mógł życzyć, żeby wyglądało w procencie tak fajnie, tak dobrze jak tutaj. I to są, Basiu, pompeczki dla ciebie. Dziękuję raz jeszcze za zaufanie. Dzięki. Najciekawsze jest to, pierwszy raz robiłem pompki na pomoście i słuchajcie, dziwne uczucie, w pewnym momencie straciłem rachubę, więc może zrobiłem troszkę więcej, ale nie powinno być za mało. Dzięki raz jeszcze za wsparcie i idę zwiedzać.
teraz wracać do domu. Słuchajcie, miejsce jest naprawdę niesamowite. I wow. Naprawdę ukłony dla właścicieli za stworzenie czegoś takiego, a w zasadzie wyremontowanie i postawienie tego na nowo. Naprawdę rewelka. Z przykrością, można powiedzieć, lekką opuszczam to piękne miejsce. To jest naprawdę, naprawdę wyjątkowe. Słucham sobie właśnie tej książki i trochę we mnie pracuje i powiem ci, że jest ciężko i mam teraz takie wewnętrzne różne dziwne głosy i właśnie przed chwilą usłyszałem taki fragment, że lepiej ponieść porażkę w robieniu tego, co się kocha, niż ponieść porażkę w tym, czym się czego się nienawidzi. Chyba nagram na ten temat coś, bądź coś napiszę, bo to bardziej na napisanie się nadaje nawet, chyba tak sądzę raczej. Dzięki. Dzięki. I teraz pompeczki dla Maćka. Dzięki. Dziękuję anonimowemu wpłacającemu kwotę 120 zł. Dzięki. Yeah. Dziękuję.